Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Chcemy dziś Państwa zaprosić nad morze. Jakie Państwo mają skojarzenia z nazwami Świnoujście i Międzyzdroje? Banalne pytanie. Wiadomo, złota plaża, piasek, słońce, szum fal, no same przyjemne rzeczy, urlop i tak dalej. Ale także i w tych miejscowościach wydarzają się czasem mroczne sprawy, mroczne zdarzenia mają tam miejsce. W związku z tym popsujemy nieco dzisiaj obraz owych miejscowości w Państwa wyobraźni. Zapraszamy na wstępie do Międzyzdrojów. Gdyby, proszę Państwa, Piotrek Pierzynowski, oto Piotr Pierzynowski, żył dziś, miałby 34 lata, ale przeżył zaledwie 27, jak łatwo policzyć. Zginął zatem, został zamordowany w nieznanych, tajemniczych okolicznościach aż 7 lat temu, w 95 roku wiosną. Dlaczego w naszym programie wracamy do tak starej sprawy? Dlatego, że ekipę naszą, która była nad morzem, zaintrygowały te okoliczności, a także ponieważ spotkali się z rodziną tego chłopca, dowiedzieli się rzeczy, które do dziś nie tłumią bólu rodziców, rodziny, każą im o tym myśleć raz jeszcze i raz jeszcze. I na ich prośbę wracamy do tej historii, mimo tego upływu czasu. Im na początek oddając głos. Teraz to tak trudno powiedzieć, jakby z synem. Synem dla nas był kochanym, najlepszym. Z tym, że muszę zaznaczyć, może to teraz niepotrzebne, no ale mieliśmy zawsze problemy z Piotrem. Piotruś był dzieckiem nadpobudliwym. To znaczy, że on nie mógł, jak zaczęła się nauka, nie mógł w szkole normalnie, jak każdy uczeń, się uczyć. On musiał, dla niego godzina lekcyjna to było już za dużo. Dziecko, które przeszkadzało nauczycielowi, swoim kolegom, koleżankom, w tym sensie, no właśnie. I w każdym razie, jak z biedą skończył szkołę podstawową, bo go wypchnęli, żeby skończył, to w szkole zawodowej, czy w technikum, czy w liceum, nikt go nie chciał. Był w szkole zawodowej 2 dni na siłę. W drugiej szkole był znowu 2 dni na siłę. On nam mówił, że jest, a tam go nie było. Zaraz myśmy się dowiadywali i w rezultacie jego nauka się skończyła na 7 klasach. A potem to było takie pracowanie, szukanie pracy, załatwianie szkoły wieczorowej i tak w kółko Macieju, aż się upomniało wojsko. Piotr Pierzynowski był człowiekiem spokojnym, cichym. Sam dużo chodził, dużo spacerował, przebywał cały czas poza domem. Widzieliśmy go często, bardzo często na terenie bazy rybackiej. Chciał pomagać, chciał pracować, tylko nie było chętnego, żeby go zatrudnił. Nie przeszkadzał, nie wadził, nie szukał zadry nigdzie, po prostu. No tak jak każdy jeden pojedynczy, spokojny chłopiec. Ponieważ on był taki, jaki był, czyli był nadpobudliwy i miał zawsze swoje różne pomysły i przeważnie takie w rzeczach niestworzonych. I podejrzewamy, że jego rówieśnikom normalnym to się nie podobało. A, tak, tak. I się z tymi normalnymi kolegami kłócił. Ale życie nie lubi próżni i znalazł sobie kolegów. Gdzie sobie znalazł słuchaczy i kolegów? Wśród takich właśnie tych gorszych uczniów, wśród takiego, powiedzmy, że elementu. My nie umiemy dokładnie tego powiedzieć. Nikt z nas za nim nie chodził. Jeszcze może w pewnym sensie byliśmy rodziną patologiczną. Jakby nie było, mąż pływał. Tego ojca zawsze brakowało. Jak wiadomo, syn potrzebuje ojca. Syn zaginął nam i zwyczajowo czekaliśmy około 2 doby. Przez te 2 doby pytałem się kolegów syna, zasięgałem opinii wśród znajomych i tak dalej. I doszedłem do wniosku, że on po prostu wyszedł sobie z domu i jak to młody człowiek gdzieś przebywa. 2-3 dni dla młodego człowieka w maju to wcale nie tak dużo. 15 maja 1995 roku Marek Pierzynowski, mieszkaniec Międzyzdrojów, złożył zawiadomienie o zaginięciu swojego syna Piotra Pierzynowskiego.
W zawiadomieniu pan Pierzynowski podał, że widział ostatnio syna w nocy z 1 na 2 maja 1995 roku. W tej sprawie wszczęto rutynowe czynności poszukiwawcze za osobą zaginioną wówczas. Sprawdzono miejsca, w których mógł przebywać lub uprzednio przebywał Piotr Pierzynowski. Ustalono jego ostatnie kontakty, osoby, z którymi przebywał w różnych miejscach. Tak późno Marek Pierzynowski złożył zawiadomienie o zaginięciu swojego syna ze względu na to, iż w przeszłości syn przez parę dni nie przebywał w miejscu stałego zameldowania i czynności te poszukiwawcze nie doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu Piotra Pierzynowskiego. Proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do dalszego ciągu rekonstrukcji zdarzeń, ale tu na wstępie chciałbym już pewną sprawę uprzedzić. Mianowicie będzie tam także pokazany domniemany przebieg mordu na Piotrze Pierzynowskim. Jest to scena szalenie drastyczna i długotrwająca rzecz można. Państwo będą sobie zadawali pytanie, dlaczego to aż tak pokazujemy? Ano dlatego, że jak wynika z protokołu sekcji w medycynie sądowej, Piotr był, można powiedzieć, zabijany na wiele różnych sposobów, bo odniósł rany i tłuczone, i kłute, bito go jakimś twardym narzędziem, zadawano rany nożem. Proszę zobaczyć, jak to było. Kurwa! Już się kurwa zmęczyłem, masz napierdalaj. Kurwa, pocale! Kurwa, co ty robisz, człowieku? Jak to będzie wygląda? Kurwa, spierdala! Co jest? Masz teraz ty. O! A! Dobra, starczy, do dołu! Dobra, idziemy. Spierdalamy, chodź. Nasza doskonała znajoma 21 konkretnie września 95 roku wyszła sobie z psem do lasu i jeszcze ze swoją znajomą i wtedy właśnie odkryła makabryczną rzecz w lesie. Wyszłyśmy na spacer z naszymi psami. W pewnym momencie mój pies zboczył na taką dróżkę równoległą do drogi. I on zaprowadził nas do tego dołu po prostu. Zobaczyłyśmy rozwaloną reklamówkę, jakieś wycinki z gazet i to, co nas najbardziej zaniepokoiło, to, że był tam bilet wizytowy ojca tego chłopca. Leżała jeszcze obok czapeczka, którą pani później rozpoznała, że on taką miał. Kawałek wystającej kości i kawałek materiału. No i ja, znaczy, pozbierałam te świski tych gazet, tą wizytówkę, znaczy, tą czapkę. Jak zareagowała Renia, jak ty jej to wszystko dało No pierwsza chwila pokazać. Była taka radość, że ona się po prostu ucieszyła, że w końcu ten syn wrócił. Chciała ze mną tu przyjechać, już jej nie dawało spokoju. Ja w ten czas od niej wróciłam, to już była 12, po 12. Zaczęła strasznie płakać. Jaki tu? Gdzie co? I ona jeszcze do mnie mówi tak, czy ja tam znajdę? A to może ona mnie podwiezie tam. Następnego dnia poszłam ja, siostra, syn,
że ona była tak zdenerwowana. Ona jako świetny kierowca. Ona nawet nie mogła do tego samochodu wsiąść, tylko syn, Marcin, nas zawiózł. Ja mi, Marcin, szukaj dołu. Pani Halinko, znalazłem. Znalazłem! Mamo, jest! Dopiero jak zobaczyłam i ona mówi, Boże, to jest Piotka Krata, znaczy z marynarki. Ja do niej mówię tak. Nie, tu musi jednak przyjechać policja, nie wiadomo co tam jest, w tym dole. Po zdjęciu pierwszej warstwy ziemi okazało się, że mamy do czynienia ze zwłokami ludzkimi z daleko posuniętym rozkładem gnilnym. Przeprowadzone oględziny doprowadziły do zabezpieczenia narzędzi zbrodni, dowodów i śladów wskazujących na to, iż popełnione zostało zabójstwo. No i się okazało, że to nasz syn jest. Ten pan do mnie mówił, czy ja bym nie chciała tam podejść. Ja mówię, nie, ja chcę Piotka mieć w pamięci, jaki on był żywy. Ja nie chcę. W każdym razie do dziś przeżywa i ojciec, i matka. Mówi się, jest takie powiedzenie, że czas koi rany. Nieprawda, nam ciągle syna brakuje i okropnie brakuje, coraz gorzej. Jeżeli telewidzowie, my mówimy do telewidzów, to proszę państwa, my jesteśmy chorzy. Ja się tak czuję, jakby mnie ktoś mordował albo zamordował. Coraz gorzej. Oglądałem protokół znalezienia zwłok i znam przyczyny śmierci, to jest. Bardzo byśmy prosili państwa o jakiś odzew, ktokolwiek coś wie. Pomóc nam, bardzo nam ciężko. Na stare lata tak nam przyszło. Bardzo prosimy o pomoc, apelowała mama Piotra Pierzynowskiego, płacząc, wspominając syna. Proszę państwa, możemy tę prośbę, ten apel tylko podtrzymać. Ale chcemy też ukierunkować nieco tych z państwa, którzy może coś kojarzą z tą sprawą. Mianowicie na miejscu zbrodni został też i dowód pewien, może narzędzie zbrodni. Mianowicie taki oto nóż, nieco większy scyzoryk, obłożony plastikiem w kolorze stalowym i z takim wygrawerowanym krokodylem w kolorze złotym. To nie jest ten, ale prawie taki sam, tylko bez tych grawerunków. Być może ktoś z państwa kojarzy to narzędzie. Prosimy o telefon. Proszę dzwonić do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, kierunkowy 091 382 0948. Proszę państwa, rodzice tego młodego człowieka, twardy mężczyzna, dalekomorski rybak, ojciec, ta płacząca matka, twierdzą, że mimo upływu lat nadal nie mogą się z tym, co się stało, pogodzić. Zastanawiałem się, słuchając tych głosów, jak żyje się tym, ja już pomijam tym, którzy to zrobili, ale tym, którzy być może wiedzą coś o tej śmierci, znają sprawców tego zabójstwa, okoliczności, w których to nastąpiło. Czy śpią spokojnie? No, jeśli mój optymizm nie jest tutaj przesadny, to chciałbym wierzyć w to, że ta teczka, która nie u nas, na Powiatowej Komendzie Policji w Kamieniu Pomorskim zarasta stopniowo kurzem, nie zostanie ostatecznie odłożona na półkę i że być może będą jeszcze powody i okoliczności, żeby sięgnąć do niej ponownie. Proszę państwa, jak zwykle czynny jest także i drugi numer telefonu, numer naszego telewizyjnego biura śledczego we Wrocławiu, kierunkowy 071, później 78 55 330. Także i na ten numer można zgłaszać fakty istotne dla tej sprawy. Proszę państwa, byliśmy w Międzyzdrojach. Za chwilę przenosimy się do Świnoujścia, gdzie miał miejsce napad na stację benzynową. Wielokrotnie już w naszych programach, proszę państwa, pokazywaliśmy rabunkowe napady. Z reguły według porównywalnych przeprowadzone scenariuszy. Były to, przypomnę, albo kantory wymiany walut, albo jakieś niewielkie peryferyjne banki,
albo, i takich przykładów było co najmniej kilkanaście przez lata Telewizyjnego Biura Śledczego, na stację benzynową. Byliśmy nad morzem, jak już mówił wcześniej Wacław, i tamtejsi policjanci sugerowali nam, że ponieważ plaga tego rodzaju zdarzeń nie ustępuje, żeby wspomnieć i to, które 4 lata temu miało miejsce na ich terenie, konkretnie w Świnoujściu, ponieważ być może są powody, żeby te akta tej sprawy także właśnie wyjąć z półki i ponownie odkurzyć. Ale jest jeszcze jeden powód, Sławku, jeżeli pozwolisz, dlatego że zechcą Państwo obejrzeć te zdjęcia. Z nich wynika, że sprawcy działali no, zupełnie bezwzględnie, że musieli się liczyć z ostatecznym skutkiem swojego napadu, bo zadawali rany, które mogły okazać się też i śmiertelne. No ty pokazujesz już efekty, w związku z tym ja proponuję, żebyśmy, zanim wrócimy do tych obrażeń ludzi poszkodowanych, pokazali, jak do tego doszło, a także powiedzieli, gdzie i kiedy konkretnie, bo ja co prawda powiedziałem już datę, ale tylko wymieniając rok. Otóż 14 lipca w 98 roku, około godziny 4 rano, policja została zawiadomiona, że na ulicy Nowokarsiborskiej w Świnoujściu w nocy na 24 godziny pracującą zmianę stacji benzynowej dokonano brutalnego zamachu rabunkowego. Dobra, to ja pójdę się położyć trochę, nie? Bo zmęczony jestem. No dobra, tak, bo co to cię obudzę? Gość zatankował i nie zapłacił. Kurwa, znowu? Patrz pan, co za ludzie. No widzisz pan, no takie czasy, no. Marian, zamykaj! Sprawcy, było ich 3, jak Państwo widzieli, zabrali całą szufladę pieniędzy, utargu, także zegarek, drobne przedmioty, które tam były. No i zbiegli, od tego czasu nie bardzo wiadomo, kim byli. Jak powiedziałem, podobne napady miały miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego. Istnieją, czynione są intensywne czynności dochodzeniowe, w wyniku których, przy założeniu, że działa ta sama grupa przestępców, będzie można wrócić
i do tej sprawy. Na szczęście tym razem obyło się bez ofiar, aczkolwiek, jak już zaczął poprzednio Wacław Państwu pokazywać, zarówno kierownik zmiany na tej stacji, Ryszard P., jak i pan Marian L., poważnie zostali poturbowani, trzeba było zakładać szwy. No, nic odpukać poważniejszego się nie stało. Proszę Państwa, sprawcy działali bez skrupułów. I na marginesie tutaj chciałbym opowiedzieć następującą historię. Otóż ja niedawno z taką dziennikarską wizytą byłem w zakładzie karnym w Wołowie i tam rozmawiałem z włamywaczem, złodziejem, mówi o tym bez skrupułów, o sobie panem Henrykiem P. Pan Henryk mówi o sobie, że jest złodziejem, ale uczciwym. To paradoksalnie brzmi. On mówi, ja jestem złodziej, ale honorowy. To znaczy taki, który nigdy nie użyje siły. Ma w pełnej pogardzie takich bandziorów jak tutaj, którzy robią wszystko, są gotowi na wszystko, aby zdobyć parę groszy. Tak to w tym środowisku przestępczym bywa. Tam też jest podział na kategorie, na lepszych, gorszych, jak sami o sobie mówią, uczciwych i nieuczciwych. No w każdym razie tutaj w możliwym użyciu poza nożem była także siekiera, więc to, że skończyło się na stosunkowo niegroźnych obrażeniach, jest też wynikiem raczej szczęśliwego zbiegu okoliczności przypadku, a nie jest to motywowane dobrodusznością sprawców, bynajmniej. Jest duże prawdopodobieństwo, że ci sprawcy, wtedy im się udało, działają w dalszym ciągu. Mówi już Sławek o tym, że istnieje plaga po prostu tego rodzaju zdarzeń. To dość częsta sytuacja, kiedy na stację benzynową jest napad. Ha, już nie mówiąc o tym, jak często zdarza się, że ktoś odjedzie zatankując i nie płacąc. Informacje w tej sprawie, przypomnę, to jest 4 lata temu, wiosna, należy kierować. Do Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, kierunkowy 091 321 23 63 albo też do nas, do Telewizyjnego Biura Śledczego we Wrocławiu, numer 0, prefiks 71 78 55 330. Zanim się z Państwem dziś pożegnamy, w wyniku tej bytności na terenie województwa zachodniopomorskiego jeszcze jeden remanent, jeszcze jedną prośbę kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji ze Szczecina spełniamy, pokazując Państwu podobiznę poszukiwanego listem gończym niebezpiecznego bandyty, który nazywa się Konrad Junka i jest poszukiwany jako podejrzany o zabójstwo Dariusza K., które miało miejsce w Szczecinie 6 czerwca minionego 2001 roku. Jest mężczyzną o 175-centymetrowym wzroście, o szczupłej, wysmukłej sylwetce, pociągłej twarzy. Preferuje sportowy ubiór, ubiera się schludnie. Wszelkie informacje o pobycie poszukiwanego, a przypomnę, że w takich sytuacjach za jego ukrywanie czy zatajanie informacji o jego miejscu pobytu grożą dodatkowe kary. Informacje z tym człowiekiem związane prosimy kierować pod telefon Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 091 82 11 762. Proszę Państwa, i jeszcze jeden, można rzec, remanent z przeszłości. Mianowicie w ubiegłym roku w maju miał miejsce napad na pracowników wiążących utarg dla ludzi zatrudnionych w tartaku w Damnicy. To było w maju, jak powiadam, ubiegłego roku. Myśmy ten problem, ten napad odtworzyli w naszym programie w październiku, konkretnie 11 października. I po tym programie zadzwonił do nas człowiek, który powiedział, iż jeśli jego głos odnotujemy w naszym programie, to on poda szczegóły dotyczące tego napadu. To się stało w grudniu ubiegłego roku. Proszę pana, byśmy pańską prośbę spełnili. Czekamy teraz na kolejny pański kontakt. Mamy nadzieję, że mamy do czynienia z człowiekiem honorowym i dotrzymującym słowa. No i w ten sposób czas naszego programu definitywnie dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Życzymy dobrej nocy. Dobranoc.